ojciec, wdowiec, spoko gość. Michał chce zmienić swoje życie, więc wyjeżdża do małej miejscowości, objąć tutaj pracę lekarza w przychodni. Nie wiem, dlaczego to robi, zwariował. Podziwiam jego wytrwałość. Podziwiam, że się nie brzydzi wszystkich rzeczy związanych z organizmem ludzkim, bo jest lekarzem. I podziwiam jego cierpliwość. Michał ma dwa plany względem Tosi, które są wykluczają się wzajemnie. Nie chce z nią mieć nic wspólnego i chce, żeby spędziła z nim resztę swojego życia.